Ewangelizacyjna grupa chrześcijan z Hongkongu o nazwie NAMI, Noah Ark Ministers International, wraz z grupą z Turcji, dokonała w październiku 2009 roku wyjątkowego odkrycia na górze Ararat. Na wysokości około 4200 metrów ponad poziomem morza, pod wielometrową warstwą wulkanicznych skał scementowanych zamarzniętym lodem, odnaleźli oni wielką konstrukcję drewnianą, która, za czym przemawia wiele argumentów, ma być legendarną Arką Noego. Na bazie tych odkryć postanowili oni zrealizować film dokumentalny The Days of Noah – Apokalipsa. Film ten został nagrodzony na 7. chińsko-amerykańskim festiwalu filmowym Nagrodą Złotego Anioła jako najlepszy film dokumentalny. Stał się on także narzędziem do szeroko pojętej ewangelizacji na temat życia Noego i innych wątków biblijnych w wielu miejscach Azji, a zwłaszcza w Chinach. W działalność tę włączone są takie media jak The Media, Evangelism Limited, Creation TV, Angel's Heart. Natomiast w wybudowanym wielkim centrum rozrywki w Hongkongu powstała kopia Arki Noego, a w niej wiele informacji i programów formacyjnych na temat Noego. Moje zainteresowanie Noem i jego Arką rozpoczęło się pod koniec 2017 roku, kiedy to natrafiłem w czasie odprawiania mszy świętej na zdania samego Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zrozumiałem wówczas, że sam Jezus mówi dosłownie o Noem i potopie i o zagładzie ludzkości. Od tego czasu rozpoczęła się moja przygoda z tym wielkim świętym Starego Testamentu i tym wyjątkowym, cudownym, ale tragicznym wydarzeniem. Zacząłem gromadzić materiały, zdobywać kontakty, pisać artykuły. W 2019 roku pojawiła się okazja, aby zaprosić do Polski cztery ważne osoby związane z badaniami na temat historii Noego i jego Arki. Byli to Panda Lee i Clara Wei z Hongkongu, a także Philip Williams oraz Reuben Didmond z USA. Panda Lee i Philip Williams to naoczni świadkowie, którzy byli wewnątrz Arki. Z wielkim przejęciem opowiadali oni podczas spotkań i konferencji w Warszawie, na UKSW, w Krakowie Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Łodzi, w parafii Najświętszej Eucharystii oraz w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Srebrnej o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Jednym z owoców tych konferencji był otrzymany od gości z Hongkongu film The Days of Noah – Apokalipsa. W lipcu 2019 roku miałem zaszczyt uczestniczyć wraz z panią profesor Danutą Chmielowską, turkologiem na Uniwersytecie Warszawskim i wieloletnią konsul Polski w Turcji, w 5. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym w Agri w okolicy góry Ararat na temat Noego i jego Arki. Sympozjum to, w którym wzięło udział około 170 profesorów z różnych krajów oraz cztery poprzednie sympozja, zorganizował znany naukowiec turecki profesor Oktan Belli. Film ten został przetłumaczony na język polski przez Martę Miś. Nagrania treści filmu w języku polskim dokonał aktor Lech Filipowicz, natomiast nagranie i montaż wykonano w studiu Piotra Makosa GSM Records. Polski tytuł filmu to Dzieje Noego – Apokalipsa. Zapraszam widzów telewizji Chrystusa Króla do obejrzenia filmu, życząc prawdziwej uczty duchowej. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk. Według Księgi Rodzaju za czasów Noego panowało wielkie zepsucie wśród ludzi na ziemi i Bóg zdecydował o zniszczeniu swego stworzenia poprzez wielki potop. Grzeszność człowieka doprowadziła do zniszczenia wszystkich żywych istot na ziemi.
Z powodu swojej wiary Noe otrzymał od Boga polecenie. Zbuduj arkę z drewna żywicznego z trzema piętrami, które wyposażysz w przegrody. Całą arkę powlecz smołą wewnątrz i na zewnątrz. Arka miała mieć 300 łokci długości, 50 łokci szerokości i 30 łokci wysokości. Wszystkie gatunki zwierząt i owadów mają być zabrane do arki. Po 7 par wszystkich czystych zwierząt i po 1 parze wszystkich nieczystych zwierząt. Noe i wszystkie zwierzęta, zgodnie z rozkazem Boga, weszli do arki. Podczas gdy inni ludzie zajmowali się swoimi codziennymi sprawami i nie zwracali uwagi na wydarzenia, które miały nadejść. Wkrótce ogromna powódź zniszczyła całą ziemię. Arka była jedynym ratunkiem podczas tego potężnego potopu. 17 dnia, 7 miesiąca, arka osiadła na górze Arara, a Bóg umieścił tęczę na niebie i przyrzekł, że nigdy więcej nie ześle na ziemię potopu. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju jest jednym z najbardziej niesamowitych rozdziałów Biblii. Bóg nakazał Noemu zbudować arkę. Do dziś ta zagadkowa historia nie została wyjaśniona. Arka spoczęła na górze Ararat. A potem znaleźliśmy liny. Odkrycie fragmentu drewna jest obiecujące. 2009 rok przyniósł zapierające dech w piersiach odkrycia w odległych regionach góry Ararat. To zaprowadziło badaczy z powrotem do źródła historii. Jeśli to nie jest Arka Noego, to nie wiem, co by to mogło być. Wiele osób przybyło w ostatnich latach w te rejony w poszukiwaniu Arki Noego. Jednak te są pierwszymi poważnymi poszukiwaniami, a zespół znalazł drewnianą konstrukcję usadowioną pod warstwą lodu na górze Ararat. Było to bardzo ważne znalezisko, które stanowi silną bazę dla naukowców na wiele nadchodzących lat. Myślę, że wszyscy archeolodzy powinni wiedzieć, że jest to coś zupełnie innego. To był najważniejszy dowód spośród wszystkich przedstawionych w ostatnich latach. Widoczna linia śniegu na górze Ararat znajduje się obecnie na wysokości 3900 metrów. Drewniana konstrukcja, która została odnaleziona podczas badań, była umiejscowiona znacznie wyżej, mniej więcej na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Na tej wysokości panują bardzo niskie temperatury. Dlatego uważa się, że konstrukcja drewniana, osadzona w skale wulkanicznej, została zachowana w lodowcu. Filmy były bardzo imponujące. To odkrycie jest znacząco ważniejsze od poprzednich w całej dotychczasowej historii poszukiwań arki.
To bardzo kontrowersyjne odkrycie może przyczynić się do napisania historii ludzkości na nowo. Zarówno dzieje potopu, jak i arki sięgają czasów starożytnych cywilizacji. Obydwa były znakami i cudami, które Bóg objawił człowiekowi. Czy można naukowo wyjaśnić cud? Czy można dzisiaj znaleźć dowody na istnienie arki? Bezprecedensowe dochodzenie, jak żadne inne dotąd. 7 lat wytrwałości w ekscytującej misji. W trudnych chwilach objawiono nam znak. Było to coś jeszcze ważniejszego niż odkrycie arki. Czasy Noego 2. Apokalipsa. Dogu Bayazid, Turcja Wschodnia. Październik, rok 2004. Dogu Bayazid, małe miasteczko położone na wschodniej granicy Turcji, w ostatnich latach było wykorzystywane przez wielu archeologów jako baza wypadowa. Gdy myślę o poszukiwaniach Arki, trwających przez 7 lat, to stwierdzam, że była to odważna i równocześnie bardzo samotna droga. Podczas tej podróży czułem, jakby niewidzialna ręka prowadziła nas do przodu. Ciągle wspominam moją podróż do Dogu Bayazid w 2004 roku. Pojechałem tam, aby prowadzić badania i nakręcić film dokumentalny o Arce Noego dla parku atrakcji Ma-Wan. Początkowo grupa amerykańskich naukowców planowała szeroko zakrojone badania w celu poszukiwania Arki. My zamierzaliśmy dołączyć do nich. Jednakże ekspedycja amerykańska nie uzyskała wymaganych pozwoleń. My jednak uzyskaliśmy i dlatego wyruszyliśmy sami. Podczas wyprawy spotkaliśmy Ahmeda, znanego również jako Parasut. Ahmed Ertugrul dorastał w Dogu Bayazid. Był zafascynowany historią Arki od wczesnej młodości. Wspiął się na górę ponad 200 razy. Był również liderem zespołu ratowniczego. W szczytowym momencie ekspedycji w latach 80. odkrywcy z całego świata wspięli się na górę Ararat w sezonie letnim w celu poszukiwania Arki lub dowodów na jej istnienie. Parasut był ich przewodnikiem, ale również sam był zainteresowany poszukiwaniem Arki. W październiku 2004 roku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców, ekspedycja z Hongkongu dotarła do poziomu 4000 metrów nad poziomem morza. Góra Ararat jest krainą cudów dla wielu odkrywców. Jednak oprócz cudu jest także grobem dla wielu ludzi, którym nie udało się powrócić z ekspedycji, a których celem było poszukiwanie Arki. Ci odkrywcy, którzy bezpiecznie wrócili do domów, napisali ekscytujące raporty o swoich doświadczeniach. Mieszkańcy nazwali górę Ararat górą bólu, ponieważ jest miejscem, gdzie występują klęski żywiołowe. Trzęsienia ziemi, lawiny, uderzenia piorunów, burze śnieżne zdarzają się o każdej porze bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Rozrzedzone powietrze na dużych wysokościach oraz śliskie urwiska stanowią fizyczne i psychologiczne wyzwanie dla wspinaczy.
Razem z grupą turecką ekspedycja z Hongkongu wspięła się na wysokość 4200 metrów nad poziomem morza. Wspinacze musieli znosić trudną i nieprzewidywalną pogodę, radzić sobie z chorobą wysokościową, zdobywając tę górę bólu. W najtrudniejszych czasach wyprawy członkowie ekspedycji byli błogosławieni i prowadzeni przez Boga. W końcu udało się im dotrzeć na wysokość około 4200 metrów nad poziomem morza i odkryli coś w lodowej jaskini. Ten przedmiot był płaski, osadzony pod cienką warstwą lodu. Poprzez cienki lód można było dostrzec ciemną, drewnianą konstrukcję. Jednakże cienka warstwa lodu nie mogła utrzymać ciężaru ludzi. Woda poniżej warstwy lodu była głęboka. Wspinacze nie mieli odpowiedniego sprzętu i dlatego musieli przerwać ekspedycję. Pogarszały się również warunki pogodowe. Doświadczyliśmy Bożych cudów na górze. A rzeczy, które odkryliśmy, filmy, które nakręciliśmy, były wystawiane nie tylko w Ma Wan Park. Przeżycia, których doświadczyliśmy w czasie poszukiwania Arki, zmieniły życie wielu ludzi, gdy południowoazjatyckie tsunami wstrząsnęło regionem. Jednakże wielu ludzi nie wierzy, że Arka Noego istniała. Nie uznają jej za fakt historyczny. I lekceważą naukę, która z niej płynie. Ciągle czułem, że walczę samotnie. Jednak później doświadczyłem obecności kogoś, kto poszedł moją drogą, podzielał moją wiarę i wyjawił przede mną swoje zamiary. Opisy historii Wielkiego Potopu, który zniszczył Ziemię, można znaleźć w wielu kulturach. Chociaż różnią się detalami, jednak posiadają wiele wspólnych elementów, jak na przykład znaki objawiane przez Boga, które nieliczni ludzie rozpoznali. Wiedzieli więc, że nadchodzi fala. Wsiedli do życiodajnej łodzi razem ze zwierzętami i uniknęli katastrofy. Góra Ararat znajduje się na wschodniej granicy Turcji i jest domem dla wielu Kurdów. Jest także blisko granicy z Armenią i Iranem. Starożytni Persowie nazywali tę górę Koh-i-Nuh, co znaczy Góra Noego. Starożytni Ormianie nazywali górę Ararat Massis Leusar, co oznacza Górę Arki. We współczesnym języku Ormian słowo Massis znaczy Matka Ziemi. Nakhichewan, Azerbejdżan. W odległości około 90 km od góry Ararat leży Nakhichewan, Azerbejdżan, który wcześniej był pod rządami sowieckimi. W czasach starożytnych był nazywany Apobaterion, czyli miejsce lądowania. Współcześnie Nakhichewan ma podobne znaczenie, oznacza pierwszą osadę. Legenda o Arce Noego, czy Wielkim Potopie, różni się od innych legend i mitów, ponieważ znajdujemy ją nie tylko w Biblii, ale jest także obecna w innych tekstach historycznych. Od czasów starożytnych, od 275 roku przed naszą erą do 6 roku naszej ery, historycy z Babilonu, starożytnej Grecji, Imperium Rzymskiego i arcybiskupstwa hiszpańskiego pisali raporty o Arce Noego znajdującej się na górze Ararat. Wszystkie te źródła potwierdzają istnienie Arki i wskazują jej dokładną lokalizację. Przez ponad 100 tysięcy lat ta góra stała się cichym świadkiem ulotnych śladów różnych cywilizacji, powstawania i upadków imperiów, przerażających walk i zmian granic państwowych. Jednakże
Czy odległa historia Arki pozostawiła po sobie jakieś ślady? W sierpniu 2006 roku turecka ekspedycja dokonała znaczącego odkrycia. Wspięli się oni do jaskini po północnej stronie Araratu na wysokość ponad 4000 metrów. Odkryli tam konstrukcję, która okazała się drewnianą ścianą. Pobrali z niej próbki. 3 miesiące później badania zostały zatwierdzone przez Instytut Geologii Stosowanej na Uniwersytecie w Hongkongu, który potwierdził, że pobrany materiał jest skamieniałym drewnem. To odkrycie ponagliło chińską ekspedycję, aby zjednoczyć się z tureckimi badaczami i utworzyć wspólny zespół ekspedycji naukowej. Członkami ekspedycji byli Andrew Yuen i Yeung Wing Cheng z Hongkongu, turecki archeolog dr Özlem Cevik i geolog dr Ahmet Özbek oraz 12-osobowy doświadczony zespół ekspedycyjny prowadzony przez Parasuta. W lutym 2007 roku zespół wyruszył na pierwszą zimową wyprawę. Doświadczając ekstremalnego zimna, uczestnicy podjęli próbę wejścia na górę. 5-dniowa podróż była przerywana i opóźniana wiele razy z powodu złej pogody. Uczestnicy wytrzymywali trudne warunki i parli do przodu. Pamiętam, że zaskoczyła nas burza śnieżna. Naprawdę potężna burza śnieżna. Nie mogliśmy nic zrobić. Jednak kiedy zaczęliśmy się modlić, bardzo szybko, dosłownie w ciągu paru minut, na naszych oczach wydarzyło się coś niewiarygodnego. Nagle zobaczyłem, że zachmurzone niebo nad górą staje się jasne i słoneczne. Kiedy wróciliśmy, ludzie, którzy byli u podnóża góry, powiedzieli nam, że w całym mieście szalała potężna burza. Opisywali, że widzieli jakby wielką dziurę w niebie i bardzo jasne światło, które oświetlało miejsce na górze, do którego zmierzaliśmy. To doświadczenie słonecznej modlitwy było jak ćwiczenie przygotowane dla nas wszystkich, abyśmy byli gotowi na znacznie większe cuda. W końcu zespół dotarł do jaskini, w której odkryto skamieniałą drewnianą ścianę. Mierzyła 2,60 m wysokości i 11,5 metra szerokości. Odkrycia dokonane podczas tej ekspedycji były bardzo ważne dla tureckiego rządu. Zespół z Hongkongu uzyskał pozwolenie na kontynuowanie badań. Odkrycie drewnianej ściany było prawdziwym kamieniem milowym w badaniach. Zastanawialiśmy się, czy istnieją inne drewniane elementy znaleziska. Szukaliśmy dalszych dowodów. Mieszkańcy wierzyli, że arka była początkowo nienaruszona. Została zniszczona i rozłamała się na 3 części podczas trzęsienia ziemi w 1840 roku. Części złamanej arki zsunęły się ze zbocza góry i osiadły w 3 nieznanych miejscach. Przez niemal 2 wieki ludzie twierdzili, że widzieli gigantyczną drewnianą konstrukcję znajdującą się na górze Ararat, co było potwierdzane przez kilku znanych badaczy. W 1955 roku francuski odkrywca wraz ze swoim 12-letnim synem Rafaelem wspięli się na górę Ararat na wysokość 4200 metrów, gdzie znaleźli drewnianą konstrukcję. Z tej konstrukcji odrąbał fragment o długości około 500 stóp. W 1969 roku amerykański badacz Arki Alfred Lee razem z francuskimi badaczami wspiął się na górę Ararat, gdzie odkryto tę samą drewnianą konstrukcję, o której pisał odkrywca z 1955 roku. Znalazł drewniane obiekty w tych samych miejscach, o których pisał 15 lat wcześniej. Próbki drewna z obu podróży były zbadane i datowane metodą węgla. Ich wiek został oceniony na od 1000 do 5000 lat. Ed Davis
Sierżant amerykańskiej armii, który stacjonował w północnym Iranie w czasie wojny, powiedział, że miejscowy przewodnik poprowadził go na górę Ararat. Widział arkę, która była rozłamana na dwie części. Wprowadził do niej detektor światła. Po szczegółowych analizach Alfred Lee wykonał dokładny rysunek w oparciu o opisy Davisa, który, jak się okazało, odpowiadał opisanej konstrukcji. Jednak musiały istnieć inne istotne dowody. Pułkownik James Irwin, amerykański astronauta, który był na Księżycu, poprowadził kilka ekspedycji na górę Ararat w poszukiwaniu arki. Nie udało mu się znaleźć żadnych śladów. Przez kilka ostatnich dekad amerykańscy badacze stosowali samoloty rozpoznawcze i zdjęcia satelitarne w celu poszukiwania arki, mając nadzieję, że ta technologia może pomóc. Jednak stosowanie zdjęć satelitarnych nie przyniosło żadnych rezultatów. W 2008 roku Parasut, przewodnik tureckiej ekspedycji, przesłał oszałamiającą wiadomość dla zespołu z Hongkongu. Odnalazł potężną drewnianą konstrukcję na zboczu góry Ararat na wysokości powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Jako dowód zrobił zdjęcia. Wierzył, że znalazł Arkę Noego. Ta część tutaj wygląda tak, jakby pasowała do tamtej. Rozglądamy się po tym samym miejscu, w tym samym regionie. Informacje są przejrzyste. Zaczęliśmy pracować i znaleźliśmy tam trochę drewna. Moje doświadczenie pokazuje mi, że to jest arka, ale jeśli ktoś powie, że to drewniany dom, może tam pójść i sprawdzić, co widzi. Ktoś musiałby być szalony, aby budować dom na tak dużej wysokości. To jest wysokość 4000 metrów. To jest niemożliwe. Te fotografie są niesamowite. Kołki są karbowane. Tak, tak to widzę. Są niezwykłe. Uważamy, że warto to zbadać. Oczywiście. Ale czy zdjęcia mogą być sfałszowane? Zostały zabrane na górę? Wiele poprzednich odkryć zostało sfałszowanych, więc musimy wysłać kogoś do weryfikacji. Wyprawa na górę jest bardzo niebezpieczna. Ludzie niemal umierali z powodu wyziębienia, niezwykle uciążliwych burz śnieżnych i wręcz niemożliwych do zniesienia warunków. Nawet Parasut został ranny w czasie tych ekstremalnych warunków. Parasut stwierdził, że nikt z grupy z Hongkongu nie jest przygotowany, aby kontynuować wyprawę. Ale gdyby tak było, w jaki sposób mogliby zweryfikować odnalezioną konstrukcję? Więc moją misją jest weryfikacja istnienia konstrukcji? Tak, a kiedy otrzymam potwierdzenie, poprowadzę zespół na górę. Okej, w porządku. Czy umiesz pracować z drewnem? Tak. Podzielał wizję z wyprawy z zespołem ekspedycyjnym. Sam zgłosił się na misję i pozostawał w gotowości, by wyruszyć. Chociaż mamy pozwolenie na wspinanie się na górę, miejsce, do którego będziesz szedł, nie leży na zwykłej trasie. Musisz dotrzeć tam szybko, aby zakończyć tę misję w jak najkrótszym czasie. On był dawniej instruktorem sportu w brytyjskiej armii. Jest doświadczonym wspinaczem, posiada umiejętności ratownicze. Nazywa się Li Yu Fai Panda. Może nie być całkowicie pokryty śniegiem, ale może też być częściowo pokryty śniegiem. Według mojej oceny ta wyprawa będzie ekstremalnie niebezpieczna. Wygląda na to, że zbocza góry są bardzo strome, prawda? Ta góra jest bardzo stroma. Również jest przeraźliwie zimno. Skoro jest tak zimno, może być lód. Tak, zbocza góry mogą być oblodzone. Nie mam dużo czasu. Nie. Mogę pokonać 4000 metrów. Nie ma problemu. Jak szybko możesz zacząć? Myślę, dajcie mi przynajmniej 24 godziny, abym mógł przygotować sprzęt. Dużo sprzętu. Dziękuję. My pokrywamy koszty. Dwa 16 października 2008 roku Panda Lee przyleciał z Istambułu do Van. Był po raz pierwszy we wschodniej Turcji, a pierwszą rzeczą, która mu się przydarzyła, był protest, który później zamienił się w krwawe starcia. Zginął jeden cywil, a ponad 200 osób zostało rannych. Całe miasto było zablokowane.
ekspedycja została odłożona, a my udaliśmy się do Igdir, spokojniejszego miasta, aby przeczekać polityczną wrzawę. Około 14 po południu zostaliśmy poinformowani, że stan wyjątkowy został zawieszony. Po tej informacji postanowiliśmy podjąć próbę rozpoczęcia ekspedycji. Jednakże w tym czasie w całym rejonie były ustawione kontrole bezpieczeństwa, przez które musieliśmy przejść. Musieliśmy dostać się na obrzeża do Gubayazid. Dotarliśmy tam o zachodzie słońca i musieliśmy wspinać się po zmroku. Dzisiaj jest 23 października 2008 roku. Gdy obudziliśmy się, było mgliście. To było o 7. Mniej więcej od 6 do 7 mgła skrywała górę. Poprzedniej nocy sypał śnieg. Ale jestem wdzięczny. Dziś rano modliłem się i dziękowałem. Myślę, że wszyscy modlili się o coś takiego. Około 8 rano mgła zaczęła się przerzedzać. Promienie słońca przebijały się przez chmury. Dobra pogoda, na którą wspinacze mieli nadzieję, w końcu nadeszła. Zespół spakował swoje rzeczy i rozpoczął kontynuację wspinaczki. Na wysokości około 3800 metrów zbocza góry Ararat stały się jeszcze bardziej strome. Pogoda była nieprzewidywalna. Wkrótce wspinacze zostali otoczeni przez gęstą mgłę. Ze względów bezpieczeństwa wspinali się bardzo powoli. Dziewięćdziesiąt minut później dotarli do celu. To jest drewno. To jest drewno, tak. Jest gładkie. Widzicie tam ten kawałek? Nie widzę, jak daleko to sięga, bo jest pokryte lodem. Jest pokryta lodem. Cała jest zapieczętowana lodem. Wiecie, co myślę? Ta cała ściana tutaj. Cała konstrukcja schodzi na dół, ponieważ ma płaską powierzchnię. Widzicie? Można zobaczyć to teraz. Kamera zrobi zdjęcia panoramiczne. Cała konstrukcja jest płaska i gładka. Jest piękna. Definitywnie to jest drewno. Na pewno. Yes. Wood. Tak, drewno. To jest połączenie czopowe. Ta część tutaj jest taka, jaką widzieli Andrew i Pastor z zespołu z Hongkongu. To jest drewno. To nie jest skała. Słyszycie ten dźwięk? Jest wydrążona. Dokładnie tutaj. Jest wydrążona. Sądząc po dźwięku, za drewnianą ścianą na pewno jest pusta przestrzeń. To jest niebezpieczne. Mierząc od wejścia do jaskini, drewniana konstrukcja była osadzona na głębokości około 7 metrów poniżej powierzchni. Teraz zacznę robić pomiary. Mierzę długość drewnianej konstrukcji, którą widzimy.
Wskazuję teraz na to. Dwa metry 32 centymetry. To jest ta szerokość tutaj. Konstrukcja była pogrzebana pod lodem i skałą wulkaniczną, pozostając tam przez bardzo długi czas. Członkowie ekspedycji musieli być bardzo ostrożni, ponieważ nagłe osunięcie mogło pogrzebać ich pod lodem i skałami. Musieli ostrożnie stawiać każdy krok. Ten duży blok skalny tutaj może spaść w każdej chwili i zablokować wyjście. Po potwierdzeniu, że konstrukcja jest drewniana, zespół zaczął dalsze poszukiwania w promieniu około 200 metrów. Oprócz jednej dużej drewnianej konstrukcji, wokół było rozrzuconych dużo mniejszych fragmentów. Teraz jesteśmy na wysokości 4100 metrów. Jest tam w środku drewno? Tak. Tutaj musimy działać bardzo szybko, ponieważ jest tu niebezpiecznie. Tak, okej. Szybko. Idźcie. Południe słońce zaczęło topić śnieg, poluzowując wulkaniczne skały, podnosząc ryzyko zapadnięcia się jaskini. Załoga musiała poruszać się bardzo szybko. Zszedłem już bardzo głęboko. Dwie drewniane belki idą stąd aż do powierzchni. Mają około 10 metrów długości. Tutaj są jeszcze dwa większe kawałki. Trzeba być ostrożnym. Jest tutaj bardzo ślisko. Ten kawałek jest potężny. Sięga stąd aż do końca. Ma 10 metrów długości, a ten nie mam pojęcia, jak może być długi. Mam nadzieję zobaczyć drewnianą konstrukcję za tą belką. To jest drewno. Jest pusta w środku. Słyszycie ten dźwięk? Tutaj jest coś niezwykłego. Sprawdzę te nierówne znaki. Te znaki są wynikiem strugania za pomocą noża lub siekiery. Ta powierzchnia nie jest gładka. W ogóle nie jest wypolerowana. Jest chropowata. Popatrzcie. Te znaki są tutaj. Tu, na górze. Wydrążone. Musimy szybko wychodzić. Śnieg topnieje. Jest bardzo ślisko. Słońce jest wysoko i topi śnieg. Drewniana belka wystaje aż tutaj. Przechodzi stamtąd i wystaje z tego rowu aż tutaj. Myślę, że ma co najmniej 20 metrów długości. Ta wyprawa w poszukiwaniu arki była najbardziej owocna ze wszystkich podejmowanych w czasie ostatnich 200 lat. Była to pierwsza wyprawa, podczas której drewnianą konstrukcję wykonaną przez człowieka odnaleziono powyżej linii drzew i linii śniegu oraz utrwalono na filmie. Było to ekscytujące osiągnięcie. Miejsce odnalezienia drewnianej konstrukcji było najbardziej niedostępne ze wszystkich wskazanych przez Parasuta na wysokości 4200 metrów.
Panda dokończył proces weryfikacji bardzo szybko. Prawie odmroził sobie palce i nieomal spadł z góry. Echo było charakterystyczne dla drewna, ale było tam bardzo głęboko. Były też pokruszone skały. Nawet doświadczeni wspinacze postrzegają ten obszar jako strefę niebezpieczną i należy rozważyć poziom zagrożenia. Zadaliśmy sobie pytanie, czy nasza misja będzie możliwa, kiedy wrócimy, by filmować i badać dalej. Jego weryfikacja jest dla nas istotna. Na pewno umożliwi zorganizowanie kolejnych ekspedycji, ponieważ to, co tam zobaczył, odpowiada obrazowi na fotografiach. Konstrukcja leży pod wieloma kamieniami. Jak długo to trwało? Grubość drewnianych belek oraz użycie nowoczesnych technologii budowy powie nam, czy nie jest to coś tworzonego we współczesnych czasach. Zgodnie z opisem Pandy, drewniana konstrukcja jest potężna. Tam są drewniane konstrukcje, a on przeanalizował także teksturę góry. Zatem planujemy dużą ekspedycję. Ponieważ wierzymy, że to, co jest tam na górze, może być Arką Noego, spodziewamy się, że napotkamy sporo wyzwań podczas tej wyprawy. Aby wspiąć się na wysokość 4000 metrów, musimy się do tego przygotować. Tutaj potrzebujemy mi, a ta część jest trudna. To jest bardzo, bardzo ryzykowne. Potrzebujemy ubrań na chłodne dni i sprzętu do wspinaczki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta ekspedycja może kosztować nas życie. Musimy nagrać przekonujący materiał, który musi pokazać coś, co do tej pory nie było odkryte. Musimy to zrobić, podjąć ryzyko i ukończyć tę historyczną ekspedycję. Każdy, kto jest chętny podjąć to ryzyko razem z nami, będzie musiał być bardzo dobrze przygotowany, łącznie z modlitwą, aby nie była to podróż bez powrotu. Listopad 2008. Początek ekspedycji. Tutaj jest potężny płaski obszar. Dokładnie tutaj. W skład zespołu ekspedycyjnego wchodzili Andrew Yuen, Yongwin Cheng, bardzo doświadczony we wspinaczkach na Ararat, i nowy członek, jedyna kobieta w zespole, Fiona Leung. Fiona była rekruterem i organizatorem ekspedycji w poszukiwaniu Arki. Była bardzo zaangażowana w cały proces. Była naprawdę zdeterminowana, aby dołączyć do następnej ekspedycji i wspiąć się na górę Ararat. Musisz się do tego solidnie przygotować. Czy jesteś pewna, że dasz radę? Na początku musiałam zebrać pieniądze na podróż Pandy. Musieliśmy zgromadzić fundusze w ciągu kilku godzin. Myślałam, że to nie będzie możliwe. Byłam bardzo zaskoczona, gdy każdy, do kogo zwróciłam się o pomoc w tej sprawie, przekazał pieniądze. I pomyślałam wtedy, dlaczego Bóg traktuje tę sprawę tak poważnie? Uklękłam i zaczęłam się modlić. Wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, że byłoby świetnie, gdybym była świadkiem tego odkrycia. Czyli góra ma wysokość około 5000 metrów, a my jesteśmy gdzieś tutaj? Może cierpieć z powodu bólów głowy. Tak. Martwię się o Fionę. Czy poradzi sobie? Dyskutowaliśmy o możliwościach jej wspięcia się na górę i wejścia do drewnianej konstrukcji. Czy ma szansę? Miała wypadek samochodowy i właśnie wyzdrowiała. Musisz sama nieść swój sprzęt. Po wypadku moje ramię jest słabe, nie mogę nic nosić. Właściwie ta ręka i ta noga sprawia mi pewien kłopot. Ona obawia się zimna i tego, że nie ma doświadczenia we wspinaczce. Nie była z nami na poprzedniej wyprawie. To jest problem. Powiedziała nam, że jest gotowa podjąć ryzyko. Środowisko jest dokładnie takie, jak widać na zdjęciach. Zdecydowała, że podejmie wyzwanie. Jest naprawdę zdeterminowana. Chcemy spojrzeć na to realnie, ale nie chcemy na nią naciskać. Jeśli jest zdecydowana na udział w tej misji, będzie pierwszą kobietą, która kiedykolwiek wyruszyła na ekspedycję związaną z badaniami drewnianej konstrukcji na górze Ararat. Helikopter nie ma szans wylądować na kamienistej, nierównej, ruchomej nawierzchni. Czy naprawdę muszę używać mojego ciała, aby podpierać się podczas wspinaczki, kiedy myślę o moim wypadku? Musisz obrać kierunek i szukać dla siebie ścieżki. Skoro te kamienie poruszają się we wszystkich kierunkach, kiedy robisz krok, nigdy nie wiesz, który z tych kamieni jest stabilny. Dobrze to rozumiem? Zgadza się.
Jeśli jest to jedyna szansa na kontynuację tej wyprawy, wymagane jest dokładne planowanie i wszystko musi być szczegółowo przekalkulowane. Z uwagi na niewystarczający budżet, uczestnicy wyprawy sami zakupili dla siebie najlepszy sprzęt, na jaki było ich stać. Rozważaliśmy przetransportowanie naszej załogi helikopterem, ale wiatr rozbijający się o łopaty śmigła dodatkowo porusza skały wulkaniczne, co byłoby jeszcze bardziej niebezpieczne. Kilku naukowców chciało przyłączyć się do ekspedycji, ale ze względu na poziom trudności wyprawy nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa. Mamy ludzi, którzy nas wspierają, którzy się za nas modlą na całym świecie. Są także ludzie, którzy uważają, że jesteśmy po prostu małą organizacją, która szuka czegoś, czego nie ma. Nikt w to nie wierzy, ale to nie ma znaczenia. My wierzymy, że zmierzamy do czegoś, co jest wyjątkowo wartościowe. Styczeń 2009. Zespół ekspedycyjny wyruszył do Turcji kolejny raz. Celem jest wejście na górę Ararat na wysokość 4000 metrów nad poziomem morza. Jedynym doświadczeniem, jakie mieli, było długie czekanie. Wyprawa była wielokrotnie przerywana z uwagi na trudne warunki i ekstremalne zimno. W tym czasie uczestnicy modlili się, zawierzając wyprawę Bogu. Przewracali się i znów wstawali. Czekali, aż ponownie nadejdzie świt. Czekali na poprawę pogody, aby dotrzeć do celu wyprawy. W lipcu Andrew powiedział mi: Fiona, wspinamy się ponownie. Nie chciałam iść, bałam się, ponieważ moje ostatnie doświadczenie pokazało mi, że jest tam naprawdę niebezpiecznie. Nie chciałam iść, nie chciałam się modlić, nie chciałam, aby Bóg ponownie dotknął mojego serca. Jednak zaczęłam się modlić. Bóg znów dotknął mojego serca. Byłam przed Nim na kolanach i wtedy usłyszałam w sercu: Fiona, posyłam Cię, abyś teraz tam poszła. Długo płakałam, dopóki nie powrócił pokój. I wtedy powiedziałam: chcę tam pójść. Istanbul, Turcja. W październiku 2009 roku zespół z Hongkongu dołączył do zespołu tureckiego i przygotowywali się, aby ponownie wspiąć się na Ararat. Byliśmy gotowi, aby wyruszyć. Kolejny raz przeglądaliśmy plan podróży. Am Endo był najbardziej doświadczonym z całego zespołu. Panda nie mógł wyruszyć tym razem. Niech Wszechmogący wskaże nam drogę, pokona trudności i pobłogosławi bezpiecznym powrotem. To był dla nas duży cios, że Panda nie mógł z nami iść. Nie mogliśmy również przetransportować całego ekwipunku, który przygotowaliśmy na wyprawę.
Nie mogliśmy zabrać na przykład zbiorników tlenu. Nie wiemy, czego możemy spodziewać się wewnątrz drewnianej konstrukcji. W tej sytuacji nie czujemy się zbyt pewnie. Październik 2009. Podróż na górę była sprawdzianem wiary i testem na siłę woli. Ostatniej nocy czułam się bardzo źle. Myślałam, że nie mogę mieć zawrotów głowy, bo muszę iść na górę. Jak będę wspinać się po zmroku? Jak to zrobię? Właściwie bardzo się bałam. Jednak nie byłam przerażona. Po prostu zastanawiałam się, co mam zrobić. Jak wejdę na wysokość 4200 metrów? To jest niemożliwe. Próba podejścia znów była odłożona z uwagi na nagłe pogorszenie się pogody. Nie wiedząc, czego jeszcze mogą się spodziewać, zespół był na krawędzi załamania. Ponieważ byliśmy gotowi przez ostatnich kilka dni, aby wyruszyć, powinniśmy się trzymać ustaleń. Zróbmy trzyosobowe grupy. Wy wyruszycie pierwsi, aby zbadać otoczenie. Z uwagi na to, że nie znamy warunków, które panują na górze, nie wiemy, czy uda się nakręcić film. Co zrobimy? Może trzymajmy się pierwszego planu. Wszyscy idziemy. I tak długo, jak możemy tam zostać. Nie chcemy tego, ponieważ jest to zbyt niebezpieczne. Nie podejmiemy takiego ryzyka. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie porozumiemy się, jeśli wy będziecie chcieli robić coś innego, a my co innego. W takiej sytuacji możecie wracać do domu. Nie chcemy czekać dłużej. Nie boimy się, że ktoś umrze. Możemy takie oświadczenie podpisać? Nie. Nie chcemy, aby komukolwiek coś się stało. Nie chcemy, aby ktoś umarł. Chcemy was tam zabrać, aby zobaczyć święte miejsce. Najważniejsze jest to, że sama muszę to zobaczyć. Chcę tam pójść i zobaczyć na własne oczy. Dotknąć tego. Dokładamy wszelkich starań, a Bóg dokonuje reszty. Następnego ranka turecki zespół wyruszył do obozu położonego na wysokości 4000 metrów, aby zbadać lokalizację. Zespół z Hongkongu pozostał w obozie na wysokości 2800 metrów, czekając na właściwy moment, aby wyruszyć. 3 i połowa góry to dwa różne światy. Ponieważ przez cały rok padał śnieg, zespół obawiał się, że mogą schodzić lawiny. Natomiast w obozie położonym w połowie góry, zespół z Hongkongu oczekiwał na właściwy moment, aby wyruszyć. Nie mieli pojęcia, kiedy to nastąpi. Ciąg, wiesz co myślę? Myślę, że w tym momencie już nic więcej nie możemy zrobić. Jeśli cały zespół nie pójdzie razem, filmowanie będzie bardzo trudne. Musimy iść razem. To jest jedyna rzecz, którą teraz możemy zrobić. Wyślemy na górę tak dużo ludzi, ile możemy. To Bóg decyduje, kto idzie, a kto nie. To, co my możemy zrobić, to modlić się. Starano. Czekali do następnego rana na informację, że mogą wyruszyć. I
Zatrzymaliśmy się na wysokości 4000 metrów. Wiedziałam, że właśnie zaczyna się najtrudniejsza, najbardziej wymagająca część wypraw. Gdy szliśmy, parasut zapytał mnie, czy sądzisz, że dasz radę? W tym momencie wiedziałam, że zaprowadzą mnie tam, bo są profesjonalistami, ale nie miałam pojęcia, co to znaczy wspinać się na wysokość 4000 metrów nad poziomem morza. Nie wiedziałam nic o chorobie wysokościowej, nie miałam pojęcia, jak śliskie są strome skały wulkaniczne. Dlatego odpowiedziałam, ufam ci. Ku mojemu zdziwieniu parasut odpowiedział, musisz ufać sobie. Zastanowiłam się, jak to ufać sobie? Jak mam ufać sobie? Nie, ja mam ufać Bogu. Nie mam żadnych wątpliwości, że Jezus będzie ze mną. W końcu dotarłam do strefy skał wulkanicznych. Podczas wspinaczki uświadomiłam sobie, że niektóre kamienie sięgają mi do pasa, a niektóre były luźne, nie przyczepione do podłoża. Musiałam wkładać stopy w szczeliny między skałami i podnosić się. To był jedyny sposób pokonywania tej drogi. Z każdym krokiem powtarzałam, Jezu, wiem, że jesteś ze mną. Proszę, nie zostaw mnie samej sobie, ponieważ mogę się poruszać tylko z Twoją pomocą. Jestem wdzięczna, że modliłam się, wspinając się na górę. Wyjątkowe jest to, że tego dnia ani nie padał deszcz, ani nie sypał śnieg. Gdyby padał, nie dałabym rady wspiąć się na górę. Jestem wdzięczna za słońce, które świeciło tego dnia. Oto cel naszej podróży. Po pokonaniu tego odcinka dotrzemy na miejsce. Wyglądało to tak, jakby ścieżka była nie do pokonania. Cała pokryta wulkanicznymi kamieniami, stroma. Panda powiedział, że ten obszar jest niebezpieczny. W tym momencie potknął się i omal nie spadł. Wtedy powiedziałem, Boże, mój Panie, droga jest bardzo niebezpieczna. Nie wiem, jak zamierzasz bezpiecznie poprowadzić nas na szczyt góry, zwłaszcza Fionę. Nie spodziewałem się, że to ja właśnie potknę się na wulkanicznej skale, poślizgnę się i zjadę 2-3 metry w dół. W tym momencie zamarłem. Prosiłem w sercu, Panie, ocal mnie. Bardzo szybko ktoś przyszedł mi z pomocą. Podciągnąłem się tak mocno, jak mogłem. Po pewnym czasie Andrew wspiął się ponownie. Dziękowałam Bogu, że wszyscy jesteśmy bezpieczni. Za chwilę znów coś się wydarzyło. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. W przodzie ludzie krzyczeli. Wszyscy byli zdenerwowani. Zanim rozpoczęliśmy wyprawę, wiedziałam, że duże kamienie mogą spadać z wierzchołka góry. Niektóre spadające kamienie były większe niż kula do gry w kręgle. Od czasu do czasu słyszeliśmy kogoś z zespołu, kto krzyczał, czy jesteś głuchy? Nie słyszysz mnie? Odsuń się szybko. W tym momencie potężny odłam skalny toczył się w kierunku Cheung Ki Fai. Gdyby nie zdołali się odsunąć, mogliby zostać ranni. W tak napiętej atmosferze nie mogłam myśleć. Musiałam spinać się po zboczach. Czułam zawroty głowy. Mogłam się tylko skupić na moich stopach. Jeden krok, ostrożnie, powolne wspinanie się. Kiedy wspięłam się na bardzo strome zbocze, nie mogłam złapać tchu. Zupełnie nie miałam siły. Mogłam tylko przesuwać się do przodu, gdy ktoś mnie popychał. Taşkeniyor.
Godzina 11. Zespół w końcu dotarł do miejsca położenia drewnianej konstrukcji. Boże, dziękuję. Niektórzy członkowie zespołu wchodzili do każdej jaskini przez różne otwory. Głębokość tych jaskiń sięgała od 3 do 10 metrów pod powierzchnią ziemi. Były zasypane wulkanicznymi kamieniami i pokryte lodem. Kiedy zespół badał różne miejsca drewnianej konstrukcji, przechodzili przez wąskie podziemne korytarze. To jest ten otwór, przez który wejdziemy. Tutaj są skały, które spadają ze szczytu. Otwór jest bardzo mały. Tutaj jedna osoba może wejść do środka. Wszedł nasz kamerzysta Fai. Idziemy jeden po drugim. Jest to niebezpieczne, ponieważ trudno jest oddychać. Nie możemy wziąć ze sobą dużego sprzętu. Przez bardzo wąski korytarz zespół wszedł do środka, aby przeprowadzić badania. To była duża i tajemnicza przestrzeń. Lód pokrywał większość obszaru, jednak pod lodem było drewno. Wchodzę do środka. Ostrożnie. Okej. W ograniczonym czasie i w trudnych warunkach zespół wszedł do pierwszej jaskini, która z zewnątrz wyglądała na bardzo małą i ciasną, a w rzeczywistości ujawniła nam się jako duża i przestronna od wewnątrz. O, czy ja tam mogę wejść? Tak, tak, Fiona. Witaj. Właśnie weszłam do środka wraku Arki Noego. To, co tutaj widzę, to są drewniane schody.
To jest drewno. A teraz popatrzmy do góry. Tam w górze. Widzicie to? To jest drewniana belka. Tutaj. Ma długość 2-3 metrów. Ten kawałek tutaj jest zapieczętowany lodem. Tutaj widać drewno. Widzicie to? Powietrze tutaj jest rzadkie, trudno się oddycha. Wokół jest drewno. Oddychanie jest dla mnie trochę trudne. Widzę to. To jest lód. Po bokach widzę drewniane ściany. Czy podłoga też jest zrobiona z drewna? Wyłącz, wyłącz. Widzę, że konstrukcja, która nas otacza, jest zrobiona z drewna. Chciałbym zobaczyć wnętrze. Możesz mi pomóc? Nie widzę wyraźnie. Poświeć tutaj, przynieś swoją latarkę. To jest połączenie czopowe. Wierzę, że to jest wnętrze drewnianej konstrukcji Arki Noego. To może być jedno z pomieszczeń. Widzę łączenia, widzę dwie ściany z każdej strony i jest tutaj drewniana belka, która biegnie w poprzek sufitu. Pasuje do opisów Biblii. To jest tylko niewielka część Arki. Musimy badać dalej. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jest tutaj mało powietrza. Musimy wrócić. Okej. Okay. Pomieszczenie, do którego wszedł zespół z Hongkongu, ma drewnianą belkę na suficie. W tej drewnianej belce było 7 drewnianych kołków. Zespół zmierzył drewniane schody. Miały one 2,5 metra długości. Podłoga była spadzista. Zespół zaobserwował, że ściany zrobione z drewna miały około 4 metrów wysokości i były całkowicie pokryte lodem. Przestrzeń zwężała się ku dołowi. Na końcu pokoju znaleziono liny. Drewniana konstrukcja była osadzona w niebezpiecznym obszarze. Wulkaniczne kamienie mogą staczać się na dół w każdej chwili. Gdy ręcznie wykopane przejście do wnętrza konstrukcji zostało ukończone, mogło niestety zawalić się. Część załogi obserwowała okolice, aby w razie niebezpieczeństwa pozostali członkowie ekspedycji mogli się natychmiast ewakuować. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ tutaj jest dużo poluzowanych kamieni, które staczają się w dół. Kiedy kamienie zaczynają spadać, przewodnicy krzyczą, aby ostrzec innych. Wtedy, dla bezpieczeństwa, trzeba schować się za dużą skałę. To jest arka. Jest przykryta grubą warstwą lodu i kamieni.
Te obszary są bardzo trudne do pokonania, ponieważ są skute lodem i pokryte mnóstwem luźnych skał. Zespół musiał wejść do jeszcze jednego pomieszczenia, do którego spuszczał się na linach. Załoga, która zeszła pierwsza, pomagała skuć lód, który utrudniał zejście. Stwierdzili, że powietrze w środku było nieświeże i wokół rozprzestrzeniał się dziwny zapach. Powodowało to podrażnienie układu oddechowego i skóry. Mogło wywołać infekcję. Dlatego załoga założyła ochronne ubrania, zanim weszła do środka. Wewnątrz tego pomieszczenia podłoga i ściany były na pewno wykonane z drewna. Wydawane przez nie dźwięki pukania brzmiały pusto. Podłoga była pokryta drobnym, białym granulatem. W trakcie eksploracji badacze nie potrafili określić, czym były białe granulki. Co to jest? Czy może zostało to pozostawione przez poprzednich badaczy, którzy weszli do tego pomieszczenia? Na jednej ze ścian widniały niewielkie drzwi, które miały około metra wysokości. Spoza tych drzwi dochodził okropny fetor. Zapach mógł wskazywać na istnienie trujących gazów. Ponieważ te drzwi nie mogły być otwarte, załoga nie prowadziła dalszej eksploracji, ponieważ nagromadziło się zbyt wiele niewiadomych. Ściany były lekko pochylone do wewnątrz, z delikatnymi nacięciami. Na niewielkiej, trójkątnej platformie, która była wbudowana w jedną ze ścian, został znaleziony uszkodzony pojemnik. Drewniana platforma miała 130 cm wysokości, była na tyle solidna, że wytrzymałaby ciężar człowieka. To miejsce miało 5 metrów wysokości, 2 metry długości i 2 metry szerokości. Wstępne badania drewnianej konstrukcji wykazały, że znalezisko ma około 5000 lat. Czy drewniana konstrukcja, do wnętrza której weszli badacze, jest wrakiem starożytnej łodzi, która istnieje w twórczości lokalnej ludności? Gdyby to nie była starożytna łódź, czy mogłaby być Arką Noego opisaną w Biblii? Miami, Floryda, USA. Dr. Joel Klenk, zooarcheolog, który ukończył Uniwersytet Harvardzki, studiował również hebrajski klasyczny i prehistorię. Udowodnienie czegoś, co wydarzyło się w czasach prehistorycznych, jest niemożliwe. Naukowcy mogą tylko odtwarzać ślady historii, powołując się na źródła i szukać racjonalnych wyjaśnień. Jako archeolog starasz się znaleźć naukowe uzasadnienie. Nie zrobisz tak, że ogłosisz, to jest Arka Noego i będziesz to udowadniał. To, co możesz zrobić, to przyglądasz się różnym możliwościom, analizujesz wszystkie dane i wtedy wyciągasz wnioski, które możliwości mogą być udowodnione, szukasz naukowej konkluzji. Odkrywanie historii góry Ararat pokazało, że były cztery główne style architektoniczne, włączając w to domy mieszkalne, placówki religijne, takie jak kościoły, klasztory i świątynie, schronienia dla zwierząt hodowlanych i placówki militarne. Góra Ararat, wschodnia Turcja.
Archeolog, który specjalizuje się w górzystych obszarach góry Ararat, profesor Oktay Beli, zna historię regionu z okresu ostatnich kilku tysięcy lat. Zwrócił uwagę na fakt, że na tym obszarze występował dotkliwy brak drewna. Budowle powstawały z dostępnych materiałów, takich jak gliniane cegły, natomiast drewno było wykorzystywane jako podpora konstrukcji. Większość budynków została usytuowana w niższych partiach góry, a niewielka ilość drewna wykorzystywana do budowy domów czy kościołów uległa rozkładowi dawno temu. Badania doktora Joela Klenka wykazały, że konstrukcje w najmniejszym stopniu nie przypominały starożytnej architektury sakralnej. Na przykład nie było tam śladów ołtarza. Kiedy przyglądamy się wielkim przykładom architektury nawet z czasów prehistorycznych, na myśli mam na przykład piramidy, ziguraty lub świątynie Marduka i inne budowle świątynne, wszystkie mają szeroką podstawę i zwężają się ku górze. Tutaj znajdujemy coś przeciwnego. Tutaj konstrukcja u góry jest bardzo szeroka. Natomiast schodząc niżej, coraz głębiej, konstrukcja zwęża się do środka. To jest po prostu sprzeczne z teorią dotyczącą budowy świątyni. Współcześni mieszkańcy zasiedlający obszary góry Ararat prowadzą półkoczownicze życie. Latem zamieszkują zbocza góry, natomiast zimą wracają do swoich wiosek. Dr Klenk twierdzi, że oznacza to również, iż w historii ludzkości pasterze nigdy nie tworzyli budynków według tak skomplikowanego projektu, w których trzymaliby swoje zwierzęta. Jak wyglądają normalne budynki dla owiec? Są jak ogrodzenia wykonane z wąskich desek lub pasterze wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, na przykład jaskini. Nie wykładają ściany jaskini drewnem, nie tworzą skomplikowanych podłużnych konstrukcji, po prostu wprowadzają zwierzęta, budują niewielkie ogrodzenie i tam trzymają zwierzęta. Twierdzenie, że odnaleziona konstrukcja jest schronieniem wybudowanym przez pasterzy, jest niedorzeczne. Highlands Ranch, Colorado, USA. Rex Geisler jest badaczem arki mieszkającym w Ameryce. W ostatnich latach współpracował z Departamentem Archeologii Uniwersytetu Atatürk w Turcji, prowadząc badania nad starożytną ceramiką i kopalnych okazach odnalezionych na górze Ararat. Jego celem było dowiedzieć się, czy trasa migracji była związana z Noem i potopem. Rzeczywistość pokazuje, że jak do tej pory, według mojej wiedzy, drewniane konstrukcje nigdy nie były odnalezione czy udokumentowane na górze Ararat. Nawet jeżeli znajdujemy, czy to tureckie budynki wojskowe, czy armeńskie, prehistoryczne, czy rosyjskie, nie ma tam drewnianych konstrukcji. Góra Ararat była kiedyś bardzo poszukiwanym obszarem. Podczas I wojny światowej góra została podzielona pomiędzy trzy główne narody – turecki, rosyjski i armeński. Rząd rosyjski zbudował kolej na górze Ararat. Jednak część konstrukcji, progi budowlane, zostały zabrane przez leśniaków. Ze względów praktycznych rosyjskie obiekty wojskowe zostały zbudowane poniżej 3000 metrów. W odniesieniu do obiektów militarnych położonych wyżej, na szczycie góry, Rosjanie w ogóle nie pojawiali się tam. Nawet jeżeli by się tam pojawili, mieliby trudności z komunikowaniem się z towarzyszami. Musieliby używać sygnałów dymnych. Zgodnie z racjonalną analizą, szanse, że konstrukcja drewniana będzie domem lub kościołem, schronieniem dla zwierząt lub obiektem wojskowym, zostały odrzucone przez obydwu archeologów i doświadczonych badaczy arki. Jedyne rozsądne wyjaśnienia dotyczące drewnianej konstrukcji odnalezionej na górze Ararat znajdują się w historycznej literaturze sięgającej 2000 lat i opisie Arki Noego w Biblii.
Nie widzę żadnego innego wyjaśnienia, jak to się stało. Dlaczego to się stało? Jaka jest logika kryjąca się za faktem wyniesienia tak dużej ilości drewna na tak dużą wysokość? To są wielkie pytania, z których zdaję sobie sprawę po raz pierwszy, czy to naprawdę może być to. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań, logiczne uzasadnienia, nie mam lepszego wyjaśnienia. Ekipa ekspedycji weszła w inne miejsca i dokonała kolejnego oszałamiającego odkrycia. Trzy przestrzenie były połączone. Ekipa wspięła się do tunelu, który miał wysokość mniej więcej połowy człowieka i prowadził do drewnianej konstrukcji. Ta przestrzeń była bardzo głęboko pod ziemią. Ponieważ podłoga tam była pochyła, ekipa musiała używać lin, aby się poruszać. Przy wejściu odkryto bardzo szeroką, drewnianą klatkę schodową. Jak do tej pory odnaleziono kilka klatek schodowych prowadzących do tego miejsca. Każda z nich miała różne rozmiary. Drewno znalezione w tej części konstrukcji było bardziej szorstkie i wyglądało na bardziej zniszczone niż w pozostałych częściach. Z tego miejsca zespół dotarł do innego pomieszczenia, poprzez przejście, które mierzyło metr na metr. Próg był dosyć wysoki, dlatego zespół musiał ostrożnie stawiać wysokie kroki, aby wejść do kolejnego pomieszczenia. To pomieszczenie wyglądało jak duże drewniane pudło. Na jednej ze ścian była drewniana belka z drewnianymi kołkami. Pomiędzy kołkami była odległość 17 centymetrów. Wydawało się, że do tych kołków były przywiązane smycze zwierząt, aby można je było z łatwością odnaleźć. Być może jest to rodzaj stajni lub zagrody dla zwierząt. Ściany, podłoga i sufit były wykonane z drewna. Drewniane powierzchnie były nierówne, tak jakby wyciosane za pomocą starożytnej kamiennej siekiery. Zespół musiał zachować ostrożność, wchodząc do tego pomieszczenia. Okay,
To jest wysokość. Na podłodze leżały kawałki ceramiki. Na ścianie były półki. Może dla zwierząt? Tak, na jedzenie i wodę. Kolejne pomieszczenie było połączone z tym. U góry było malutkie okienko. Tutaj wydawało się, że konstrukcja rozciąga się poza to pomieszczenie. Zespół odnalazł kolejną drewnianą klatkę schodową. U góry odnaleźli drzwi, klapę w sufitie. Ona się nie otwiera. Potrzebujemy czasu, aby ją otworzyć. Prowadzi na trzecie piętro. Następnym razem będziemy musieli to otworzyć i pójść na górę. Jest otwór, możemy iść na górę. Zespół ekspedycyjny powrócił do miejsca, w którym znajduje się drewniana konstrukcja, gdzie panda weryfikował odkrycia około rok wcześniej. Powoli. W ciągu minionego roku otoczenie zmieniło się. Większość drewnianej konstrukcji była skuta lodem. To jest to miejsce, gdzie panda był w ubiegłym roku. Wygląda zupełnie inaczej. Całe jest pokryte lodem. Wejście stało się całkiem małe. Jednak ciągle widać drewniane ściany. To jest dokładnie to, co widział panda. Te drewniane ściany są pokryte lodem. Kiedy wchodziłem tutaj, było niebezpiecznie z powodu poluzowanych kamieni. Mogły spaść w każdej chwili. Poniżej odkrytej przestrzeni był obszar utrwalony na fotografiach zrobionych przez turecką ekspedycję w roku 2008. Ponieważ nie było możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa ekipy, nie podjęto ryzyka, by prowadzić dodatkowe badania w tej części konstrukcji. Dokończyli trudną misję i bezpiecznie wrócili do obozu. Członkowie zespołu byli podekscytowani, poruszeni i wyjątkowo wzruszeni. Podczas wspinaczki na górę wielokrotnie przekraczaliśmy swoje możliwości. Wszyscy byliśmy przeciążeni. Cały proces przebiegał w pośpiechu. W połowie drogi niemal spadłem z góry. Naprawdę mogłem wtedy zostać ranny. Jednak cała ekipa była przesiąknięta wiarą, która popychała nas do przodu. Dzięki Boże, że prowadzisz nas całą drogę. Dzięki. Musimy zapamiętać to doświadczenie. Naprawdę czułem moc Boga przez całą drogę.
Nie mogliśmy użyć całego sprzętu, który ze sobą wzięliśmy. Jednak filmowanie przebiegało bez problemów. Dobra robota, Fiona. Naprawdę tak myślę. Naprawdę nie sądziłem, że uda ci się to zrobić. Naprawdę. Nie sądziłem, że zejdziesz po drewnianych schodach. Kiedy zobaczyłam drewniane schody, pomyślałam, wow, dlaczego tu są schody? Nie spodziewałam się, że zobaczę tutaj schody. Dla mnie jednak powrót był trudniejszy. W drodze powrotnej powiedziano mi, że powinnam opuścić to pomieszczenie z powodu spadających kamieni. Ty musiałeś zostać z tyłu za nami. Byłam przerażona. Wszystko jest dobrze, nic mi nie jest. Skały spadały cały czas. Martwiłam się o ciebie. Tak naprawdę nie przestałam. Kiedy dowiedziałam się, że musisz zostać, bardzo się martwiłam. Kiedy wreszcie dołączyłeś do nas, nie mogłam cię nie uścisnąć. Chociaż była to niebezpieczna podróż dla wszystkich uczestników, bezpiecznie dotarliśmy do domu. Najbardziej poruszający moment w czasie tej ekspedycji to nie tylko fakt, że uczestnicy ekspedycji zdołali wejść do środka drewnianej konstrukcji, ale to, że cały zespół bezpiecznie powrócił z wyprawy. Miałem problemy z oddychaniem. Tylko dzięki Bogu mogłem kontynuować wspinaczkę. Wczoraj czytałam książkę. Przeczytałam tam, że to nie ma znaczenia, przez co przechodzimy. Najważniejsze jest to, że Bóg jest zawsze z nami. Dlatego, gdy szłam, mówiłam sobie, że dojdę, ponieważ jestem doświadczona i poradzę sobie. Natomiast wiem, że gdyby Bóg nie szedł obok mnie, pokazując mi drogę, całe moje doświadczenie nie miałoby znaczenia. Tym razem nie mogłem pójść razem z moim zespołem. Nie mogłem im pomóc, ale martwiłem się o nich. Tutaj, w Hongkongu, zmarła moja mama. Zrobiłem wszystko, co należało do mnie jako do syna. Potem znów wyjechałem do Turcji. To wydarzenie pokazało mi, że Pan ma swoje własne plany. Siedem dni później Parasut zorganizował kolejną wyprawę, a Panda Lee wspiął się na górę. Podczas tej ekspedycji przez przypadek odkrył położone niżej głębsze przestrzenie. Zjechał do tego pomieszczenia i przekopał się przez lód, potwierdzając, że konstrukcja położona pod warstwą lodu jest drewniana. Warstwa lodu narastała tutaj przez długi okres czasu. Sądząc po grubości pokrywy lodowej, drewniana konstrukcja była zamarznięta przez długi czas. Z powodu topniejącego lodu przejścia były bardzo śliskie. Nasz kamerzysta pośliznął się i upadł. Zjechał aż na dno drewnianej konstrukcji. W porządku. Jest bardzo ślisko. Już filmuję. Zjechał aż tam. Bądźcie ostrożni. Kiedy jeden z członków zespołu poszedł, aby pomóc kamerzyście wstać, Panda wykorzystał tę możliwość i podeszli do samego końca konstrukcji. Był zaskoczony, gdy odkrył potężną drewnianą ścianę, ciągnącą się na odległość około 6 metrów. Cała ściana miała około 10 metrów wysokości. Przypadkowe odkrycie tej przestrzeni ma dla nas istotne znaczenie. Świadczy o tym, że cała drewniana konstrukcja jest naprawdę masywna i w jej wnętrzu jest więcej przestrzeni, którą możemy zbadać.
Odkrycie drewnianej konstrukcji zaszokowało świat. W celu wyjaśnienia największej tajemnicy w historii ludzkości, zespół badawczy wspiął się na wysokość 4000 metrów nad poziomem morza. Znalezisko pasuje do opisów w literaturze i relacji naocznych świadków. Członkowie rządu Turcji i przedstawiciele Ministerstwa Kultury bardzo wysoko ocenili to odkrycie zespołu z Hongkongu. Wszystkie prace badawcze zostały w całości udokumentowane w materiale filmowym. W 2010 roku urzędnicy rządu Turcji pojechali do Hongkongu i wspólnie z członkami ekspedycji ogłosili odkrycie. Podpisano umowę o wzajemnej współpracy, a członkom ekspedycji przyznano tytuł honorowych obywateli. Po licznych konferencjach prasowych w Pekinie i Holandii wielu ekspertów i urzędników wysokiego szczebla rządu Turcji zgłosiło swoją pomoc celem wsparcia kolejnych ekspedycji i dalszych badań nad Arką. To odkrycie poruszyło wielu ludzi. Wiele spotkań związanych z tą tematyką było organizowanych w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Malezji i Hongkongu. To poruszające serca wydarzenie, inspirowane cudami, zmieniło życie wielu ludzi. Według Biblii, za czasów Noego panowało wielkie zepsucie wśród ludzi. Na ziemi panoszyła się przemoc, a Noe był jedynym sprawiedliwym człowiekiem. Bóg zdecydował o zniszczeniu swego stworzenia poprzez zesłanie wielkiego potopu i nakazał Noemu wybudowanie arki. Dalsze badania nad Arką Noego ukazały, że w budowie drewnianej konstrukcji zastosowano typową technikę wykorzystywaną do budowy statków i łodzi, włączając w to pochylenie ścian w kierunku dna oraz wbudowane półki. Mamy tam przedziały, wiele przedziałów przystosowanych do przechowywania różnych towarów. Te dowody są całkowicie zgodne z tym, jak budowano statki. Jest to rodzaj statku morskiego. To, co obejrzałem w materiale filmowym, nie stoi w żadnej sprzeczności z tym, co Biblia mówi o Arce. Powiedziałbym, że odnaleziona konstrukcja jest wizualnie zgodna z tym, co jest opisane w Biblii. Niektóre ściany drewnianej konstrukcji wewnątrz i na zewnątrz były wysmarowane smołą, tak jak jest to powiedziane w Biblii. Drewniana konstrukcja jest wybudowana w taki sposób, jak opisuje Biblia. Są tam wydzielone pomieszczenia. Udowodniono, że konstrukcja składa się z dwóch poziomów. Niewykluczone, że jeszcze jeden poziom znajduje się u góry. To odpowiada opisowi w Biblii. Znaleziono drewniane belki z 7 drewnianymi kołkami, do których mogły być przywiązane uwięzi zwierząt. Zgodnie z opisem w Biblii, Bóg polecił Noemu wprowadzić do arki jego rodzinę i zwierzęta. Po 7 par wszystkich czystych zwierząt i po 1 parze wszystkich nieczystych. Drewniana konstrukcja została zbudowana unikalną techniką z wykorzystaniem drewnianych czopów zamiast metalowych gwoździ. Wszystkie drewniane klatki schodowe były zbudowane z klocków, co wskazywało na zastosowanie starożytnych technik budowlanych i ciesielskich. Odkrycie drewnianej konstrukcji na górze Ararat zadziwiło świat, wywołując falę dyskusji i debat. Za odkryciem stała bezprecedensowa rewolucja, która zmieniła poglądy ludzi dotyczące historii początku świata. Jest to odkrycie, które łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Bezprecedensowe odkrycie we wschodniej Turcji, zakładam, że jest prawdziwe, jest jednym z największych odkryć archeologicznych XXI wieku. Jest nieocenionym odkryciem dla nauki i historii. Jest skarbnicą dla
paleontologii, geologii, nie tylko dla chrześcijaństwa, ale także dla judaizmu, Biblii hebrajskiej i naturalnie dla Koranu. Narodziny Ziemi, doświadczenia z przeszłości i jej koniec w przyszłość być może trzeba będzie opisać na nowo. Na początki ludzkości na Ziemi i jej ostateczny cel trzeba będzie spojrzeć z innej perspektywy. Jeżeli konstrukcja odkryta na górze Ararat jest arką, gdzie znalazła ratunek rodzina Noego i wszystkie zwierzęta na Ziemi oraz opisy zawarte w biblijnej Księdze Rodzaju są prawdą. Pisma opisują pochodzenie Ziemi, a koniec wszystkich dni dawno temu przepowiedział Bóg, co zostało opisane w starożytnych Pismach Świętych. W czasach Noego wszyscy jedli, pili, żenili się, używali życia, dopuszczali się bezprawia, aż do dnia, gdy Noe i jego rodzina weszli do arki. Nagle spadł ulewny deszcz i z wielką siłą zniszczył wszystko, co żyło na ziemi. Sześćsetne urodziny Noego. W 17 dniu drugiego miesiąca otwarło się niebo, spadły potężne wody i zatopiły całą ziemię. Ulewy trwały 40 dni i noc. Deszcze padały tak długo, aż pod wodą zostały wszystkie góry i już nie było ich widać na horyzoncie. Arka unosiła się na bezkresnych wodach. To odkrycie wskazuje, że odnaleziona konstrukcja jest arką i wierzę, że tak jest. To ma przypomnieć współczesnemu światu, że Bóg osądzi świat. Może to nie brzmi zbyt przyjemnie, ale to jest prawda. Wolę żyć w zgodzie z prawdą niż z kłamstwem. Co wtedy robili ludzie? Dlaczego Bóg musiał zesłać na ziemię potop, aby oczyścić ziemię? Nikt nie wie. Jednak arka i potop są dla nas ostrzeżeniem. Katastrofy, które dziś obserwujemy, są również znakami od Boga, przepowiedniami tych, które wkrótce się wydarzą. Zgodnie z Ewangelią świętego Mateusza zawartą w Nowym Testamencie, jak były dni Noego, tak przyjdzie Syn Człowieczy. Spełniło się ponad 90% proroctw zawartych w Biblii. Jak objawią się proroctwa, które jeszcze się nie wydarzyły? Koniec dni to teoria naukowców, ale jaka będzie kraina zniszczenia? Wielkie trzęsienia ziemi niszczą domy wielu. Tsunami całkowicie zatapiają wielkie miasta. Ludzkość zostanie zniszczona. Wszystkie wulkany wybuchają na całym świecie. Wszystkie wulkany wybuchają na całym świecie.
Mutacje wirusów przekształciły się w pandemię. Gigantyczne meteory uderzają w Ziemię, podpalając planetę. Nikt nie wie na pewno, jak przyjdzie apokalipsa. Poważna i straszna katastrofa w Japonii jest bardzo ważnym znakiem. Katastrofa w Japonii. Zapowiedź końca świata. Nawet cywilizowany naród nie może uciec przed klęskami żywiołowymi. Japonia staje przed tak wielkim nieszczęściem, bez względu na to, ile mieli wykształcenia i przygotowania psychicznego, najlepszych środków ostrożności, najsilniejszych ścian i wszelkiego rodzaju systemów ostrzegawczych, nie byli w stanie uniknąć nieszczęścia. Ogromne trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii wywołuje serię dewastacji. Naukowcy twierdzą, że teraz jest najbardziej aktywny okres trzęsień ziemi. Ich reakcje łańcuchowe przynoszą jeszcze bardziej niszczycielskie zniszczenia, które są całkowicie nieprzewidywalne. Wielowymiarowa katastrofa, która szkodzi całemu ekosystemowi na całym świecie. Trzęsienie ziemi i tsunami, które wywołały wycieki w niebezpiecznym reaktorze jądrowym. Była to bezprecedensowa katastrofa. Całe środowisko zostało zanieczyszczone. Katastrofa o rozmiarach, która nigdy wcześniej się nie wydarzyła, stała się zapowiedzią końca świata. Biblia prorokuje niewygodną prawdę. Wyciek promieniowania przyniósł drastyczne zmiany w ekosystemie. Promieniowanie przenika przez łańcuch pokarmowy, wywołując globalny strach. Dzisiaj ludzie muszą ewakuować się z ich bezpiecznego i zamożnego miasta. Biblia przepowiada oznaki apokalipsy. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym. Pomimo tych przerażających doświadczeń, człowiek nie wyraża skruchy. Elektrownie atomowe są budowane na całym świecie i człowiek będzie za to obwiniony. Świat zostanie zniszczony do końca. Dzisiaj ludzkość dokonała nieodwracalnych zniszczeń na świecie, jeszcze gorszych niż w czasach starożytnych. Weźmy na przykład urządzenia atomowe i broń jądrową. Nie można ich oczyścić wodą. Czy muszą zostać całkowicie zniszczone przez ogień, jak przewiduje Biblia? Wiara Noego i jego rodziny w Boga zmusiła ich do zbudowania arki i zostali oni odkupieni w całkowicie zniszczonym świecie. Relacja o Arce i Wielkim Potopie nie skończyła się w punkcie zniszczenia, ale trwała nadal, ponieważ istoty ludzkie zostały rzeczywiście odkupione.
Według Biblii, w czasach Noego, katastrofy zdarzały się bez żadnego ostrzeżenia. W rzeczywistości nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy nastąpi apokalipsa. Ale życie skończy się w pewnym momencie. W życiu zawsze są wzloty i upadki. W ciągu ostatnich 7 lat i w naszym własnym doświadczeniu z Arką Noego nie tylko zdaliśmy sobie sprawę, że Arka była ratunkiem, ale również, że w czasach trudności i niebezpieczeństw możemy naprawdę doświadczyć ochrony Jezusa Chrystusa i Jego przewodnictwa poprzez regularną modlitwę do Niego. Bez względu na to, na jakie trudności napotykamy, możemy polegać na Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, aby uzyskać jak największą pomoc. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew. Zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Thank you.